No, dzień dobry koleżanki i koledzy. Dzisiaj będzie o błędzie lewactwa amerykańskiego, ale na prawicy. Jest taki John McCain, to on był, startował do wyborów prezydenckich, on wziął sobie na wiceprezydenta babkę Sarah Palin z Alaski. No ale dlaczego o nim będzie? No facet ma 80 parę lat, no i ma jakiś bardzo złośliwy przypadek raka, no i on czuje się, że umrze niedługo. No i w tej swojej zawziętości, on jest republikaninem, to jest najciekawsze, że on jest republikaninem i głosuje w zasadzie przeciwko partii republikańskiej. To jest taka piąta kolumna, rozpierdzielić konserwatystów od środka. Wchodzą do partii konserwatywnej i nie mają poglądów konserwatywnych. On teraz to zaczyna mówić, że tą Sarah Palin z Alaski to on nie powinien wziąć jako na wiceprezydenta, tylko on powinien wziąć Libermana, który też to jest człowiek, który jest pro-life. On by zdenerwował ludzi pro-life, czyli przeciwko skrobankom, bo on jest pro-choice. Także nie wybrał tego Libermana, bo to by za bardzo podzieliło, powiedzmy, konserwatywne społeczeństwo. No ale to John McCain jednak jest dosyć wredny, no bo powiedzmy tak jak teraz republikanie starają się zreperować to, co czerwony Obama zrobił z tymi wszystkimi, z tym przymusowym ubezpieczeniem, co tak w sumie to większość ludzi płaci dużo, dużo więcej we wszystkich, na wszystkich frontach, także McCain działał przeciwko. No i on poprosił, on już planuje to swoje po śmierci i on powiedział, że Bush, George W. Bush, żeby miał te przemówienie pośmiertne oraz kto? Barack Obama. Baracka Obamy poprosił, żeby zrobił mu te przemówienie pośmiertne. Także w zasadzie ten John McCain, no to jest ta piąta kolumna i on ma troszeczkę pretensje do Trumpa, bo Trump to w zasadzie kiedyś gdzieś jakoś tak powiedział, że John McCain to nie jest bohaterem. On nie jest bohaterem, bo dał się złapać. Kto jest bohaterem? Bohaterami są wszyscy ci żołnierze, którzy nie dali się złapać. No, bo się okazuje, że tam oni siedzieli i nazywali to w Hanoi Hilton, tak, że oni mieli te, no przesiedział 5 lat, oczywiście, że w tych komunistycznych warunkach jako więzień wojenny nikomu nie było źle, no ale wygląda na to, że nie było im tam źle, no i Trump pośrednio mówi, ci, co się nie dali złapać, to są bohaterami. Tysiące innych żołnierzy amerykańskich są bohaterami, ale nie ten, co dał się wziąć do niewoli. No i pośrednio to jest też trochę prawda, no bo samuraje popełniali powiedzmy te seppuku, żeby się nie dostać do niewoli. No Ruscy mieli w czasie II wojny mieli gorzej, no bo w zasadzie tych, których złapali, to później Ruscy sami zabijali po prostu jako dezerterów, także to była makabra. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dlaczego lewactwo zawsze jest do przodu i on zawsze pociągnie bardziej niż prawica? No bo niestety konserwatyści to jeżeli nie zgadzają się w 90% z tą stroną po ich stronie, po stronie prawej, no to nie głosują, nie idą na głosowania i w zasadzie nie grupują się, a lewica to wystarczy tylko, żeby się w 55% zgadzała z tą lewą stroną i już ich popiera, bo wiedzą, że ta druga strona będzie ich popierała. I dlatego lewactwo uwielbia dzielić ludzi na malutkie grupki, na grupki zboczeńców, na grupki jakiejś mniejszości, na grupy murzyńskie, na grupki muzułmańskie, na grupki
wszelakiego rodzaju. Jak oni podzielą te malutkie grupki, to te wszystkie malutkie grupki, jeżeli się zgadzają w 50% z tą przewodnią siłą partyjną, no to idą. I dlatego mają te wszystkie głosy. Trump miał strasznie duże problemy właśnie z tymi protestantami, z tymi hardkorowymi protestantami właśnie tam, tutaj na tym wschodnim wybrzeżu, te Pensylwanie, te wszystkie tacy radykalni chrześcijanie, czy powiedzmy bardzo wierzący chrześcijanie. Trump miał problem ich przekonać, no bo powiedzmy te rozwody jego, czy tam różne ekscesy męsko-damskie, ale jednak jakoś popierali go, no bo ludzie zaczęli rozumieć, że jednak nie pójście na głosowanie na konserwatywną grupę powoduje to, że te wszystkie te nowoczesne lewackie strony wygrywają. I to jest to, co brakuje na prawicy. Na prawicy brakuje tego, że jest powodem, żeby nie popierać prawicy, konserwatyzmów, jest to, że powiedzmy ktoś się nie zgadza 5, czy 10, czy 15%. To jest makabra. To jest makabra i to jest to, co musi się zmienić. To się musi zmienić, bo w zasadzie prawica, no to jest jednostka i to są miliony jednostek zorganizowanych, a lewica to jednak jest państwo, opiekuńczość, przymus, te podatki, ściąganie. Także tu są te dwie strony, które się zwalczają, no ale te jednostki, które się powinny współpracować jakoś i płacić w podatkach i jakiś ten parlament, kongres, sejm jakoś to zrobić, żeby wszyscy współdziałali, to przegrywają jednak z tą całą otoczką, czy z tym pomyślunkiem, czy z tym pomysłem, czy z tą utopią, że jakaś taka grupa komitetu centralnego zorganizuje wszystko wszystkim lepiej. No i to jednak jest ta jednopartyjna myśl, ta poprawność polityczna. Teraz to się mówi poprawność polityczna, ale to też komuniści oszukali, bo kiedyś to się nazywało po linii partyjnej. Tak, linia partyjna mówiła to, i wszyscy musieli powtarzać. To teraz ludzie zaczęli mówić poprawność polityczna i większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, co to jest. I ludzie są przekonani, że jeżeli ktoś się zaśmieje, czy jakiś kawał powie, czy coś jakiegoś, komu nie będzie się wydawało, że to jest przyjemne, czy prawidłowe, czy może karalne, to ludzie ci mówią, to nie jest poprawne politycznie. I to jest ten absurd taki, że jeżeli sobie jakiś kawał ktoś powie, no to nie jest poprawne politycznie, jako pogląd, jako cenzura tego, że ktoś chce swobodnie powiedzieć. Ludzie się boją, zaczynają mówić. No bo to jest niestety tej po linii partyjnej. Po tej linii partyjnej wybieramy tego człowieka, bo się zgadzamy z nim w 60%. A republikanie czy konserwatyści mówią, on musi robić to samo w 100% co ja. I to jest ten początek końca. Także McCain, piąta kolumna republikanów, czy te dinozaury konserwatystów, bo on w zasadzie to nie jest konserwatysta, on jest taki centrowiec, że na wszystkie strony działa, ale teoretycznie ma głosy konserwatystów, ale jego dusza jest na lewactwie, tak? Także to jest makabra polityki. Jak dlaczego lewactwo zawsze ciągnie i przechodzi. Co prawica zrobi jeden krok, to lewica robi dwa kroki. Także to się ciągle przepychanka taka jest. Także no Trumpa nie na pogrzebie McCaina chyba jednak nie będzie. Z jego powodu, no wredny człowiek, partię rozwala,
od środka. 60 milionów ludzi wybrało Trumpa, Partia Republikańska wybrała Trumpa i teraz McCain nawet przed śmiercią wrzuca kawał jakiegoś żelazwa do tego silnika, który chodzi. Do następnego.